Cześć czołem. Witam serdecznie, nietypowo. Nietypowo, bo jesteśmy w nietypowym miejscu, jesteśmy w hale, moi drodzy, okolice Lipska, na parkingu za Obi, bo tu jest regio do odebrania z rana i z rana wieczorem jest do odebrania. Regio, na które przyjechałem rano i muszę gdzieś poczekać, no to czekam właśnie na takim parkingu. Tam jest Obi z tyłu, Obi tak to robi, także taka trochę pucha, jak widzicie. Dobrze, że jest mróz, jest pozamarzane tu błoto i te kałuże, można tu stać. I co, lecimy z... ładuję tutaj w hale, na takiej małej poczcie, na bezecie ZB hale i lecę stąd do Radefeldu, 20... że tak powiem, chyba 6 km jest do Radefeldu i z Radefeldu na przepinkę o 20. Mam o 18 w hale załadunek, ale będę tam gdzieś w pół do 17.30, bo już mi dziewiątka wyjdzie. I później 20.45, znaczy no, hale załaduję, to gdzieś koło 19.00 myślę będę w Radefeldzie. I jak załaduję, jak rozładuję to te kontenery, właśnie te dwa, jak ściągnę w Radefeldzie, to ładujemy przepinkę i przepinka będzie dzisiaj w Eisenachu. W Eisenachu, 200 km w jedną stronę, 200 na powrót, normalne. I planowany koniec 4.20. Jak wyjdzie, zobaczymy. Tutaj, zobacz. Po obiedzie, gary pomyte. Kierowca żyje. Zimno, mrózle, basto chodzi. Może zamknę już drzwi, bo to ocieplenie klimatu. No, także dobra, w tym momencie jest koło 14.30. Więc jeszcze ze 3 godzinki, 2,5-3 godzinki i zacznę. A póki widno, to się chciałem przywitać, że tak powiem. Także ja idę coś tutaj podziałać i widzimy się za chwilę, jak będę jechał po odbiór paczek na region. Wiatry nabite, można się zbierać, jak widzicie, parking wygląda olśniewająco, no ale cóż, tak też bywa, nie jest to najgorszy parking, na którym stałem. Jedziemy na pocztę, jakieś 700 metrów, może kilometr, mała poczta. W hale. No i coś mi się tam na górze przewróciło, ale to już jak dojadę na pocztę, to zobaczę. Może kawa się przewróciła. Pudełko z kawą, nie wiem. Ale słyszałem jakiś huk. Na 30, nie wiem, czy tam ktoś jeszcze będzie na tej poczcie, czy nie, w razie czego mam klucz. Także sobie otworzę. Załaduję, co jest do załadowania. O, jaki golf. Zobacz. Fajny. Trójeczka. W cabrio. Rdza style. No i później stąd do Radefeldu. Tak jak już mówiłem wcześniej, zdejmiemy to wszystko, skoczę, może jakiś prysznic, bo czas będę miał. Wezmę i ten, no i załaduję sobie te kontenery, albo najpierw załaduję te kontenery na przepinkę i wtedy się pójdę wykąpać. A przepinka jedzie do Saulheim.
Solheim. Better Call Saul. Heim. Tam będzie przepinka, to znaczy tam jadą kontenery, a przepinka jest, tak jak już też mówiłem, w Eisenachu. Tylko też nie mam ani ulicy, ani nic, po prostu mam Eisenach, który zjazd z autostrady i tyle. Info. Czyli normalnie bym jechał po pomarańcze w Hiszpanii. Ale trafię, wydaje mi się, że tam byłem nawet już kiedyś na tej przepince. Myślę, że jak będę się zbliżał do celu, to na pewno się uświadomię, gdzie jadę. O, już tutaj widać znaczek po prawej stronie poczty. No i tutaj sobie wjeżdżamy właśnie. No i tam osobówka jakaś jedzie, ryje się na mnie z tyłu. Jakiś typ niepokorny. Musi poczekać, nic mu to nie da. Widzicie, tutaj ciasnawo, busów stoi sporo, z drugiej strony jest to samo, no, ale tak też bywa, dlatego tutaj żadna naczepa. Myślę, że tandem też by miał tu ciężko się wyrobić, dlatego przysyłają w takie miejsca nas. Na skrętnych osiach. I my tutaj to zbieramy, te paczki. Z tyłu bus, zawadzę go? Nie, zawadzę. Generalnie te małe poczty, takie te regiony, to wszystkie bardzo podobne. Oczywiście takie małe, no bo Mech no to nie jest taki mały. Mech to jest duża poczta i on jest trochę inny. Ło kurde. A może wejdzie wszystko na przyczepę? Bo tu same puste wózki mam załadować z tego co widzę, ale nie wiem do końca co tam będzie. Zobaczymy. No, zajrzałem, tam jest trochę tego towaru, bo są puste, są pełne, taka mieszanka, że się tutaj troszkę porobię. Otwieramy drzwi, karta, nie ma nikogo, są moje kontenerki, a to jest wszystko do zabrania.
Dobra, moi drodzy, zeszło 40 minut, jest 18.30, no 50 minut, okej. Okay. A to dlatego, że musiałem czekać jeszcze na jedno auto, aż dowiezie resztę paczek. I mam na sobie puste wózki, a na przyczepie jest 10 wózków pełnych, dużych i dwa te malutkie takie. Także tak to wygląda. Mam być na 19.08 w Radefeldzie, także na spokojnie. Był czas, ale dobrze, że wcześniej sobie, bo tutaj generalnie 18.10 miałem przyjazd na tą pocztę, ale dobrze, że sobie wcześniej przyjechałem, bo tak to bym musiał załadować przyczepę, potem odjechać, rozpiąć, a tak to się rozpiąłem od razu, załadowałem auto i tylko potem spiąłem do przyczepy, żeby ten, co przyjedzie, miał gdzie podjechać, pod którą rampę, bo ta pierwsza z brzegu to ona jest taka... taka raczej na busy niż na ciężarówy. Jedźmy. W ostatnim odcinku wam mówiłem o tym, że potrzebowałem list wrzucić do skrzynki. Się okazało, że na Radefeldzie jest taka skrzynka na wjeździe dla osobówek na pocztę. Oj, tam wrzuciłem list do ubezpieczalni, bo tam trzeba było potwierdzić pracę, coś tam, dane rodziny wpisać. No i oni tutaj jak przysyłają, przynajmniej AOK, bo w DAK chyba tak nie miałem, tylko w DAK mnie tam zgłaszał pracodawca i tylko potem się o kartę chyba tam składałem papiery czy coś takiego, już nawet nie pamiętam, ale w AOK przysyłają taki papier, tam trzeba wszystko wypełnić. To znaczy wszystko, no dane swoje, rodziny, datę urodzenia i po prostu im odesłać, a to powinienem zrobić już w zeszłym roku, ale gdzieś mi to wyleciało z głowy, się okazało, że świecimy się na czerwono w ubezpieczalni w NFZ-cie w Polsce i trochę słabo, więc myślę, że tam doślą do NFZ-u AOK papiery, bo tam trzeba S1 bodajże, druk S1 czy S106. Chyba nie wiem, czy to nie jest jedno i to samo czasem, ale któryś z tych trzeba dosłać i po prostu Polska sobie weźmie pod uwagę, że jesteśmy ubezpieczeni nie u nas, tylko po prostu tutaj. Oj, taka sytuacja. Już ogarnąłem temacik. I tutaj sobie jedziemy przez halę. Nie wiedziałem, że to halę takie jest. Duże miasto, a to spore miasteczko jest w sumie. Tramwaje, jakieś światła, nie wiadomo co. Ktoś się może śmiać, że tramwaje podniecony. No tak, dla mnie tramwaj to nie jest na porządku dziennym. Także wiecie, Chemnic tramwaje, tutaj tramwaje, a to mniej więcej chyba takie jak Chemnic jest to hale. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to się może mi tylko tak wydawać. No, także dobra. Lecimy na Radefeld. Widzimy się w Radefeldzie. Jak widzicie, już jesteśmy w Radefeldzie. Na momencie, nie? 19. Także spoko. Rozpinamy na 120. A zabieramy... Jeden już jest gotowy, o dziwo. A drugi ma zamknięcie 20.40, a pierwszy miał zamknięcie o 17.00 i ten właśnie jeden jest gotowy na 269C, a drugi jest pod rampą 220. Także załaduję sobie jeden, rozepnę się, polecę się wykąpać, a później sobie założę ten drugi. Przy okazji oddam im też kartę od regionu w biurze, żeby mieli... Żeby im się w papierach wszystko zgadzało.
Dobra, moi drodzy. Byłem ogarnąć łeb, wykąpałem się, podjechałem już pod kontener. Czekam na zielone światło, a że jest 19.49, a on jest 20.40 dopiero do odbioru, to zrobię kawkę na drogę, bo może być ciężko. Tak będzie najlepiej. I lecimy, poładowany, moi drodzy, 21.02. Stało, już kurde, tam nie nagrywałem, bo... Za duża akcja była. Stało nas czterech koło siebie, cztery auta pod czterema kontenerami obok i wszystkie cztery, chlast, zielone. I kto pierwszy, wiecie o co chodzi? Kto kurde pierwszy nogi składa? No i taka sytuacja. No ale pogodziliśmy się, żeby nie było. Pogodziliśmy się i... No i lecę. 200 km, może niecałe, zaraz zobaczymy. No, 202 kilometry, także ponad 200. Mamy ten 39 zjazd, moi drodzy, Eisena Quest. Gdzie tu mamy jechać? Ta miejscowość się nazywała Krautshausen. Okej. Zobaczmy to w takim razie. Gdzie tu się mamy przepiąć? Zimno mi się coś zrobiło, kurde. A generalnie minus jeden, także nie wiem, o co chodzi. W prawo. Okej, jak w prawo na rondzie, to okej. Pojedziemy w prawo. Krautshausen 2 km. Ale tu jest, czekajcie, tu jest jakiś, kurde, zakaz. Ja tu nie widzę innej opcji, tylko muszę stanąć i zadzwonić do chłopa. Tu nie widzę innego rozwiązania, ale czekajcie, tam leci jakiś IDS.
Może on też leci na jakąś przepinkę. Nie, no jest tu przemysłówka jakaś, dobra. No zobaczymy. Może to tutaj? Krautschausen Mitte. W lewo. Patrzę, rozglądam się, czy gdzieś tutaj czasem nie ma tego mojego zmiennika. Co tu stoją jakieś osobówki? Tamten pojechał pod ten. Tutaj stoi jakieś auto. Tak, tutaj chyba jest akcja, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Zobacz, ten tutaj cofa. Na pewno tu są jakieś przepinki, bo... Bo tak, oj, chyba nawet widzę mojego. Już jest gotowy. Czekajcie, zobaczymy sobie po numerze kontenerów. Ja sobie tutaj... Tak, to ja się rozepnę tu i już. Za nim. Jaki to jest numer kontenera? 803. A nie, a czekajcie, bo on jedzie z jednym. 904, to nie mój. 904, nawet nie popatrzyłem, a ten do mnie jedzie z jednym kontenerem. I... No i zobaczymy. Tutaj nie widzę nikogo z jednym kontenerem, chociaż troszkę samochodów jest. Myślę, że to tutaj jest, na tej przemysłówce wszystko. Ten se tu rozkłada. To od nas. Iveco. Dobrze, niech się rozkłada. A ja tutaj, gdzie ja mam się rozłożyć? Ja to się zatrzymam i zadzwonię sobie. Czekajcie chwilę. Bo tu mam przecież numer do chłopa, więc zaraz zobaczymy. Co to się tutaj dzieje? Plus 49. Dodzwoniłem się do tego chłopa. Pagawarili. No, jeszcze ma do mnie 30 km, ale pytałem się go, gdzie ta przepinka, to mówi, że tutaj, gdzie jestem, bo mu powiedziałem mniej więcej, gdzie jestem. I... No i ma tu przyjechać, także ja sobie gdzieś stanę, porozkładam się na spokojnie. A on przyjedzie, będzie mnie... Niech mnie szuka. Czekam na miejsce, bo tutaj przede mną nie ma. Za mną też średnio. Z tym miejscem. No tutaj nie stanę, bo tutaj będę przeszkadzał. Także muszę poczekać, aż ten odjedzie. I tutaj na jego miejscu się rozpiąć. Także idę tylko sobie, porozkręcam grzybki i będę czekał. Trudno, czekamy. No, poogarniane. Wszystko. Teraz tylko do góry rozłożyć nogi i można działać. No ale muszę poczekać na niego i dopiero będziemy to ogarniać. Airbus. A i tu się musi chłop jeszcze złożyć, bo się składa. Mamy czas, jest czas na to. Szefie, jest na to pieniądz. Przyjechał cofa tam koło tego naszego Iveca i idę do niego się pamieniałem dokumentami.
No, przeczołgałem się. Przyczepę pod kontenerem. Zabieram na auto. Taka miejscówka, powiem wam. No, średnia. 6 na 10. 6 na 10. Ale w sumie nie było źle. Chociaż trochę samochodów się tu przewinęło. Pauza mi się wykręciła. Przynajmniej. Ale nawet nie drzemnąłem chwilkę. Jest pół do pierwszej. Na trzecią... Mam 4:20, mam rozładunek. Może po drodze gdzieś się położę jeszcze na drzemkę. Zobaczę, czy mi się bardzo będzie chciało, czy dojadę. Już się położę i idę spać. Będę widział. Także co, w Radefeldzie już byliście tyle razy, że chyba bez sensu jechać do Radefeldu z powrotem. Cóż, dzięki za oglądanie w takim razie. Czekajcie, bo tu rondo jeszcze. Trzymajcie się. Widzimy się za tydzień o godzinie 17 w sobotę. Na razie, pozdrawiam i zmykam stąd.